kochani, z tej strony Haszka i Natalia na kanale Dwustronne. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was polecajki romansów, bo taki pomyśleliśmy sobie walentynkowy film. W sumie to polecajki książek posiadających wątek romantyczny. Tak, bo w sumie to ja mam chyba nawet ostatecznie same romansy, bo tak udało mi się to jakoś skompletować, ale... Ja nie wiem, czy mam, w sensie, czy te książki, które biorę, można zakwalifikować do romansu, dlatego powiedzmy, że to jest wątek romantyczny po prostu. Ale w każdej z tych książek on jest chyba istotny po prostu, tak, nie? No tak. Właśnie, więc to jest najważniejsze. A ustaliłyśmy sobie, że podzielimy to na kategorie rodzajów romansów po prostu. I co? Zaczynamy, no. Dobra, to zaczniemy od dark romance, bo tylko ja mam reprezentanta tej kategorii. I ja polecam całą serię Devil's Night, która swoją drogą leży chyba tutaj. I nawet możecie zobaczyć moją świeczkę z Willem. Bardzo lubię tą serię. Świeczka zapachu Willa, tak. Natomiast ja Wam pokażę pierwszą część, czyli Corrupt. I generalnie o czym jest Devil's Night? Ja już to mówiłam w pierwszym filmie na tym kanale, czyli naszych ulubieńcach życia. Dlatego również teraz polecam tę serię. Natomiast tak... O czym to jest? Ogólnie cała seria jest o tym, że mamy czterech jeźdźców, to są jeźdźcy apokalipsy, w sensie tak się nazywają, to nie jest fantastyka. I oni chodzą do... Na początku chodzą do liceum, oni tam właśnie się poznają, oni tam, wiecie, tak rządzą w tym liceum, to są takie bardzo uprzywilejowani chłopcy. A w książce mamy generalnie dwie linie czasowe. Pierwsze to jest... To jak oni właśnie są podczas tego Devil's Night. Devil's Night to jest tam dzień chyba przed, to jest dzień przed Halloween. Mm-hmm. I oni tam robią różne takie rozboje, różne takie złe rzeczy i to nagrywają telefonem. Świetny pomysł. Na pamiątkę, no wiecie, świetne pomysły. I mamy drugą linię czasową, w której jakby trzech z czterech jeźdźców wychodzi dopiero z więzienia, mm-hmm, i zamierzają się zemścić na osobie, którą podejrzewają o to, że ich po prostu wydała na policji. No i oczywiście osobą, która podejrzewają o to, że wydaje ich na policji, jest Erika, która w tej książce będzie miała swój wątek romantyczny z jednym z jeźdźców. I więc to jest po prostu ta książka, oni się na niej mszczą, a więc mamy dwie linie czasowe. W pierwszej linii czasowej dowiadujemy się, jak przebiegał ten Devil's Night i dlaczego oni podejrzewają, że to ona ich wydała, a w drugiej linii czasowej po prostu oni już się na niej mszczą. Więc tak. Tyle. Bardzo fajne, bardzo polecam. 18 plus. Chciałam tylko powiedzieć, że jak spojrzałam na te książki, to widzę, że po prostu seria grubnieje. W sensie, no, staje się coraz bardziej obszerna z książki na książkę. Co myśli? No, w sensie, coraz większe są te książki. Tak, bo to są te książki, ta biała, tak. I tylko ta szara jest bardzo cienka. Bo to jest nowelka. Okej. Okay. No to cały czas po prostu coraz się obszerniejsze staje. Tak, i to najgrubsze jest w moim ulubionym miejscu, czyli Willu, jak już. Jeszcze jest ostatnia, czyli trzeba całą serię przeczytać, żeby do niej dotrzeć. No, okej. Okay. Niestety. Ale fajna jest ta seria, ja ją bardzo polecam. W sumie z każdą książką ja bardziej wolę kolejnego bohatera. Nie jest tak, że jakby wracam się Michael, ale właśnie lubię najmniej. Potem jest Kai, ja myślałam sobie, że Kai będzie już mój ulubiony na pewno, ale potem jest Damon. Damon w sumie nie jest moim ulubionym, nie był nigdy moim ulubionym, ale jego książka jest jeszcze lepsza niż dwie poprzednie, no i oczywiście ostatnia jest najlepsza. A nowelki są bardzo średnie, zwłaszcza ta, ona jest chyba 2,5? Ona jest chyba 3,5, właśnie ją włożyłam. W każdym razie bardzo średnie są nowelki, no ale przeczytałam, to takie dodatek do serii. Kolejną kategorią jest fake dating. Okej, okay, dobra. To tutaj mamy fake dating. Jedna z moich ulubionych książek w ogóle, romansów. Ona prawie trafiła do moich ulubieńców zeszłego roku. I to nam przeczytałaś bardzo, nie? Tak, bo ja ją właśnie przeczytałam chyba w listopadzie, więc już o niej mówiłam, kochani, na tym kanale. Po prostu ja się świetnie przy niej bawiłam i jest to materiał na chłopak. Mamy tutaj, kochani, fajnie, no. Mamy tutaj, kochani, syna Gwiazdy Rocka, który, w sensie ta Gwiazda Rocka była taka, właśnie bardzo dużo skandali miała wokół siebie i tak dalej. I teraz ma jakieś reality show, więc znowu jest o niej głośno. Michał Ścieski. I ten syn generalnie przez to właśnie jest trochę popularny i właśnie gazety się o nim rozpisują, że on jest taki sam jak jego ojciec, a on nie jest taki sam jak jego ojciec, po prostu czasem na przykład, nie wiem, pójdzie sobie na imprezę i wychodzi z niej i się potknie i przewróci, a ludzie, o Boże, po prostu taki był pijany, że po prostu już tragedia stacza się.
i go porównują w ogóle do tego jego ojca. No i właśnie jest o nim głośno i on dlatego bardzo ciężko ma bardzo duży problem ze znalezieniem pracy. I on pracuje w fundacji zbierającej datki na żuki gnojarze, kochani. I ta fundacja ma jakiś mega ważny bal, który on organizuje. I zaczynają się darczyńcy wycofywać, ponieważ właśnie przez te skandale z nim związane, właśnie znowu się gazety coś tam na nim napisały i znowu się, i ci ludzie po prostu przestali się, zaczęli się wycofywać. Bo oni są tacy półkonserwatywni, wiecie, że to, że jest gejem, no okej, okay, tak niby, bo oni chcą być tacy postępowi, w serduszku tak chyba raczej średnio, ale no, że no, niech będzie. Ale to, że on udowala takie rzeczy, no to już totalnie katastrofa, więc razem ze swoim kolegą z pracy wpadają na pomysł, że on musi po prostu sobie znaleźć chłopaka właśnie takiego na pokaz, żeby po prostu takiego dobrego, po prostu definicja dobrego chłopaka z osiedla. Żeby sąsiedztwa. Sąsiedztwa osiedla. Nieważne. W każdym razie właśnie on zna taką osobę, znaczy właściwie jego przyjaciółka zna taką osobę, przyjaciółka, która zresztą odbiła mu kiedyś chłopaka i teraz z nim jest, zna taką osobę i to jest właśnie nasz drugi bohater, który jest prawnikiem, Olivier. No i oni się umawiają na randkę. I tam ten Alex opowiada wszystko temu Oliwierowi ostatecznie, bo ta randka idzie katastrofalnie po prostu z winy tego Alexa. I on w końcu mówi, że po prostu on musi mieć tego chłopaka na niby właśnie, żeby z pracy nie stracić. A ten Oliwier mówi, okej, okay, bo ja w sumie też potrzebuję chłopaka na niby, bo tam jest jakaś rocznica moich rodziców i muszę pojechać z kimś na tą rocznicę. No i tak zaczynają się ze sobą spotykać na niby, oczywiście, kochani. Fake dating, więc co się dzieje potem, nie powiem, musicie przeczytać, ale świetnie się bawiłam. W ogóle są bardzo aktualne moim zdaniem dialogi. W sensie, bo ja bardzo nie lubię, jak w książce jest, jak w Broken Wings, że jest po prostu... Przepraszam, ale że jest takie, wiecie, że ten język ma być młodzieżowy, ale totalnie nie jest. A tu jest tak, że macie właśnie taki język, który ma być młodzieżowy, totalnie nie jest. Jakiś bohater mówi coś takiego, i wy myślicie sobie, nie, no po prostu nie, tragedia. Odwracacie stronę i kolejny bohater mówi do niego, nie, no to jest tragedia, co ty mówisz, w ogóle już się tak nie mówi. Więc bardzo, bardzo miło. Bardzo dobra książka, świetnie się bawiłam, polecam. Że autor czy autorka są w podobnej kategorii, a ja też nie powiedziałam, tylko nie to chodzi. Chciałabym powiedzieć, że może podobna kategoria wiekowa jest autora i bohaterów. Może. Przecież Alexis nie, to chyba autorka. No, to... Nie mam pojęcia. No, nie ma zdjęcia, niestety nie możemy tego zweryfikować. Ale to nie jest 18 plus, prawda? Już nie pamiętam, ale bardziej 16 chyba, biorąc pod uwagę ten kryteria wydawnictwa niezwykłego, że jeśli jest przemoc, to jest 18 plus. To 16. Tak, książka jest 18 plus. Nie ma. I to jest Penelope Douglas, jakby ktoś w ogóle... Nie powiedziałam tego, przepraszam. Teraz ja fake dating, czyli ja znowu, ja już mówiłam o tej książce, ale ucałuję ode mnie. Ona była w podsumowaniu, nie wiem czego. Grudnia. Tak, i oczywiście zapomniałam, nie pamiętam, kto jest autorem, chyba jest autorka i nie zapisałam sobie tego. Natomiast... też nie wiem, czy ta książka jest 18 plus w sumie. Ale biorąc pod uwagę kryteria zwykłego. To 16 plus, tak spokojnie. Dobra, nie śmiejemy się. W każdym razie świetna jest ta książka. Mamy w tej książce dziewczynę, której imienia nie pamiętam. Wydaje mi się, że Eli. Tak, chyba tak, bo gdzieś była Eli chyba właśnie w tej książce. Mamy Eli, która wyprowadza się z swojego miasta rodzinnego do innego, którego nie pamiętam. Już nic nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam szczegółów. Ale taki ogólny zamysł pamiętam i ta książka była wspaniała. Przeprowadza się do miasta, żeby tam, wiecie, rozwijać swoją karierę. Ona chce pracować w wytwórni, prawdopodobnie filmów animowanych. Dobra, nieważne, gdzieś chce tam pracować. No i przychodzi taki okres świąteczny i ona kupuje bilet swojej matce, żeby do niej przyjechała na święta, ale ta matka ją totalnie olewa, więc Eli po prostu spędza Wigilię płacząc w jakiejś tam chyba księgarni i spotyka ją inna kobieta. Jakby zagaduje ją, no bo widzi, że Eli płacze. No i jakby kończy się tak, że one we dwie spędzają i ona też nie ma co ze sobą zrobić, ta babka święta, ona się nazywa Jack. Więc po prostu spędzają jakoś ten cały dzień ze sobą i Eli bardzo się zakochuje w niej. On też jest bardzo wiele razy wspomniane, że Eli jest...
Jestem bardzo ciekawa, co powiesz, bo nie mam pojęcia, co powiesz. Demiseksualna? To się tak mówi? W każdym razie, więc wiecie, o co chodzi. A ona od razu się jakby zakochuje w tej Jack. Ona w ogóle, wiecie, no już tam jest nią zainteresowana, już pod tym względem takim jakby erotycznym, że tak powiem. No ale wydarzy się coś takiego, że Ellie po prostu rozumie, że dla tej Jack to była jakby tylko jednodniowa przygoda i jakby ona nie poczuła tego samego. Nie jest do końca jeszcze wytłumaczone, dlaczego Ellie tak uznała. Natomiast teraz mamy już rok później, również się zbliżają święta. Ellie już dawno straciła swoją wymarzoną pracę, pracuje w kawiarni. Co więcej, podwyższają jej czynsz, dlatego prosi swojego szefa o podwyżkę, o awans. No i w dzień, w którym jakby on miał podjąć decyzję, Ellie przez przypadek się spóźnia do pracy, więc on już w ogóle mówi, no jakby Ellie, sorry, ale nie ma takiej opcji. Więc ona, nie to, że ma, że mama jej znowu do niej znowu nie przyjdzie na te święta, ona będzie, eksmitują ją z mieszkania, tą pracę ma beznadziejną, no to po prostu jest w tej pracy i płacze, no ale przychodzi do tej pracy jakby właściciel budynku, w której znajduje się ta kawiarnia, widzi, że Ellie płacze, no i tam dzieje się tak, że zabierają na drinka i oni się tam trochę opijają i on jej proponuje, żeby ona została jego żoną. Ponieważ musi mieć żonę, żeby dostać jakiś spadek po dziadku, czy tam po dziadku. No i Ellie naprawdę myśli, że to jest szalone, ale on powiedział, że trochę się podzieli z nią tym spadkiem, tylko po prostu jednym warunkiem jest to, żeby byli małżeństwem przez rok, czy tam narzeczeństwem, a drugim jest to, żeby pojechała z nim na taki zjazd rodzinny, świąteczny. No i Ellie jedzie z nim na ten, no i Ellie się ostatecznie zgadza, jedzie z nim na ten zjazd, a tam się okazuje, że siostrą naszego chłopaka jest ta Jack, którą pozna rok temu. Jakby nie muszę wam mówić więcej, ta historia jest świetna, to jest taki, no, to taki klimat świąteczny, ja bardzo polecam tą książkę właśnie czytać święta, ale jako, że święta były niedawno, no to teraz też wam ją polecam. Jak ktoś jeszcze czuje, nie mam ten klimat święta, ja mam jeszcze choinkę, więc bardzo polecam tą książkę, jest świetna. No. Ja myślę, że jest już na to za późno, niestety, Natalia. Ja jeszcze jestem w kategorii polecajki na zimę. A to będzie znowu! No, ja mogę cały czas tej książce, mi się bardzo podobała. Z tym kategorią są młodzieżówki. Może w ogóle grandomowo ja użyłam, przepraszam, po prostu spisywałam po kolei, więc no młodzieżówki teraz. Dobra. Młodzieżówki to pierwsza młodzieżówka, bo ja mam dwie, o których chcę powiedzieć. Pierwsza młodzieżówka, nie mam jej tutaj ze sobą. I kochani, jest to Heartstopper. Ja kocham Heartstoppera, po prostu jak czytam Heartstoppera, oglądam Heartstoppera, cokolwiek po prostu, to ciepło mi się na serduszku robi. Nie wiem, każdy wie, o czym jest Heartstopper, chyba nie będę mówiła, ale jeśli oglądaliście tylko serial, tak, ja oglądam. To polecam ci przeczytać też komiksy. Zbieram się, ale nie wiem, serial jest bardzo, znaczy pierwszy sezon jest fajny, drugi jest taki, nie wiem, dziwny jest drugi sezon. Ale pierwszy sezon w ogóle to jest po prostu 1:1 sceny z komiksu, tak mi się wydaje. Jezus Maria, naprawdę, w sensie masz nawet takie same kadry, widzisz to, widzisz ten kadr i jest po prostu to samo dokładnie w tej książce. Bardzo, bardzo mi się podobało. No i będziesz wiedziała, co się będzie działo dalej. Znaczy, potem właśnie w drugim sezonie trochę się pozmieniało, ale będziesz generalnie mogła wiedzieć mniej więcej, co się działo dalej. Na przykład był wyjazd do Paryża. Ja wiedziałam, że będą jechać do Paryża. No i to jest też no, komiks, więc to jest bardzo szybko do przeczytania, mimo tego, że to jest 5 tomów. To jest, bardzo polecam, jeśli macie na przykład złodziej i chcecie sobie przeczytać jakiś mega, po prostu cieplutki na serduszko romans. A jakbym się nie chce czytać, pewnie nie jesteście na tym kanale, jak nie czytacie, ale jakbym się nie chce czytać, to polecam również tak. Serial właśnie. Serial jest super, zwłaszcza właśnie pierwszy sezon, jeśli jeszcze nie oglądaliście, jakimś cudem. Dobra, i lecieć od razu drugi, czy chcesz powiedzieć swoją? Tak, od razu. Dobra, moją drugą książką jest Przewodnik lesbijki po szkole katolickiej, po katolickiej szkole, przepraszam, zawsze mi się myli, ten dziwny jest ten szyk, że po katolickiej szkole, a nie po szkole katolickiej. Nie wiem, tak mi się dziwi. No w sumie tak, mi się szkoła, no tak. No, szkoła katolicka, nie katolicka szkoła, więc jakoś tak dziwnie zawsze, zawsze mi się to myli. I kochani, no co, no tytuł mówi wszystko. mamy dziewczynę, która jest lesbijką i generalnie idzie do szkoły katolickiej. Ona wcześniej nie chodziła do szkoły katolickiej, to do jakiejś zwykłej, miała tam swoją jakąś przyjaciółkę. I ona wyszła z szafy, powiedziała tej przyjaciółce, ale tylko tej przyjaciółce, właśnie, że jest lesbijką. I ta przyjaciółka po prostu zmieniła swoje nastawienie do niej 180 stopni. Już tak, wiecie, w ogóle przestała się do niej odzywać, bo oczywiście sobie uroiła, że ona teraz na pewno jest w niej zakochana po prostu.
No więc ona żyje w ogóle też w takiej mega katolickiej rodzinie. Ona jest Meksykanką i właśnie jej mama jest bardzo, bardzo, bardzo wierząca. Ona zresztą też jest całkiem tam wierząca, więc właśnie jak idzie do tej szkoły, to ma takie postanowienie, że ona po prostu będzie, nieważne co by się działo, siedzieć w szafie. Ona nie wyjdzie z tej szafy, po prostu nie ma szans, nikt jej z niej nie wyciągnie. No żeby właśnie nie powtórzyło się... Nikt jej nie wyciągnie z tej szafy. Żeby po prostu nie powtórzyło się to samo, co z tą przyjaciółką, no nie? No i idzie sobie do tej szkoły i tam poznaje dziewczynę, która jest właściwie openly gay. Wszyscy wiedzą, że ona jest lesbijką w tej szkole. No i jej się podoba ta dziewczyna, bo ona pierwszego dnia na jakiejś lekcji czy coś takiego właśnie nauczyciel mówi coś bardzo po konserwatywnemu. A tamta dziewczyna się po prostu odezwała i właśnie powiedziała takie i tamta już po prostu, wiecie, serduszka w oczach, już po prostu ją jest zauroczona, mega crushuje. No ale mówi, no dobra, no trudno, będę siedzieć w szafie, prawda, tak sobie obiecałam. I ona, wiecie, zawsze się pyta, co by zrobiła dziewczyna, jeśli byłaby hetero w takiej sytuacji, jak jest właśnie w sytuacjach z tą przyjaciółką, no, bo one się potem zaprzyjaźniają. Tamta też ma dziewczynę, więc no... Też nie ma właśnie powodu, żeby wychodzić z szafy, no skoro tamta już ma dziewczynę, jest zajęta. Bardzo polecam. Bardzo się fajnie też czytało. No zresztą jakbym nie polecała, to by, kochani, nie było w tym filmie. Wszystkie książki polecam. Tak, wszystkie książki nam się ogólnie podobały. Tak. Taki trochę... Może to nie jest damska wersja Arystotelesa i Dante, bo jednak to trochę jest co innego i jest to... Ale też jest taka mega ciepła, moim zdaniem. Moją młodzieżówką jest lepiej niż w filmach. Ja dałam, w ogóle ja pamiętam, ja dałam tej książce 5 gwiazdek. Zobaczcie, jak ona jest. Dobra, nie jest cienka, ale mamy tutaj fake dating, enemies to lovers i slow burn. Wszystko! Dlatego nie mogę się do konkretnej kategorii przyporządkować. Nie, no to byłyby młodzieżówki. Okej, okay, no to ale jest jedna młodzieżówka, którą tak. Która jest najlepsza po prostu na świecie. Tylko ja w ogóle nie pamiętam, jak oni się nazywali. Liz i chyba Wes? Nie wiem, czy mi się daje. W każdym razie mamy dziewczynę, która w ogóle jest... kocha filmy romantyczne i chyba kojarzy mi się, że... No, lepiej niż filmy. Kojarzy mi się, że też jest tutaj dużo nawiązań do różnych tam komedii romantycznych. W każdym razie, ona jak była młodsza, to miała takiego kolegę, w którym była zakochana. I on gdzieś tam wyjechał z rodzicami do innego stanu czy coś, ale teraz jak już są właśnie w liceum, to on wrócił i ona jest taka, że wróci, tak na niego patrzy i wszystko, ale ten chłopak przyjaźni się z jej wrogiem i jej sąsiadem, w sensie jej sąsiadem wrogiem. Czy to będzie trójką? Trochę tak, okay. Trochę tak. Jeszcze tylko miłosne, kochani. Wszystko. Lepiej niż w filmach. Wszystkie wątki romantyczne. No nie wszystkie, ale nie wiem, jakich w sumie nie ma. Dark romance? No nie ma dark romance tylko. No i właśnie, kiedy ona zauważy, że oni się tak przyjaźnią, to ona idzie na jakąś w ogóle imprezę, na której coś tam się wydarzyło, że ona się czymś ubrudziła cała, poszła na jakąś imprezę, w ogóle po pracy poszła, więc miała jeszcze swój strój z pracy, na którym miał być ten chłopak. Jeszcze cała się ubrudziła i w ogóle. I ten jej, ja nie wiem jak oni to wymyślili, ale ten jej jakby enemy, wróg, jakby jej proponuje, że, no, że jak oni jakby zaczną udawać, że są razem, to ten chłopak się nią zainteresuje. Chyba on to nawet proponuje. No okay. I oni jakoś zaczynają właśnie tak udawać, że są ze sobą, oczywiście są wrogami w ogóle. No ale wiecie, no, sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, zwłaszcza, że tamten chłopak, ten, który przyjechał, to w ogóle się interesuje inną dziewczyną, co jest beznadziejne. No, ale generalnie to bardzo polecam. I w ogóle ta książka jest taka głupia, miejscem jest tak głupia, bo ona jest taką romantyczką, że nie wiem, co się to... Nie, dobra, nie będę mówiła, bo tam jest jedna taka głupia sytuacja, że aż wolę wam jej nie spoilerować, żeby to było takie zabawne. W każdym razie bardzo polecam, bardzo lekka, bardzo przyjemna, no mówię, enemies to lovers, fake dating i slow burn, wszystko w jednym, więc... I chyba ty trochę trójkąt miłosny również, więc bardzo polecam. Kolejną kategorią jest enemies to lovers. Dobra. Kochani,
moim zdaniem najlepsza nam jest na świecie. Red, White and Royal Blue, kochani. To też myślę, że dużo osób wie, no ale na szybko, no to mamy księcia Wielkiej Brytanii, który jest drugi w kolejce do tronu. Był w jakimś naszym kanale w ogóle. Co? A, był, no. W sumie to on jest trzeci w książce. Bo jest jego siostra jeszcze. Siostra chyba nie jest w kolejce do tronu. Elżbieta po prostu miała siostrę tylko. No, no miał, ale no to w brytyjskiej monarchii tak to działa. W sensie od jakiegoś roku, że księżniczka Anna jeszcze nie jest w kolejce, ale ta księżniczka Charlotte już na przykład jest w kolejce po księciu Louisie. Louis. A. No. Od któregoś roku tak to działa, no, ale to jest nowa książka, więc wydaje mi się, że tutaj jest trzeci już nawet w kolejce do tronu, no ale jest drugim mężczyzną. Nie jest powiedziane w sumie. No, drugim mężczyzną w rodzinie. No i mamy syna prezydentki. W rodzinie ty! Mężczyzną w rodzinie. No, w kolejce do tronu jest drugim mężczyzną. I mamy, kochani, syna prezydentki Stanów Zjednoczonych, Alexa. Który właśnie jest niby takim odpowiednikiem tego Henry'ego, bo Henry się nazywa ten książę, chciałam powiedzieć Harry w ogóle, ale Henry się nazywa, no i właśnie jest odpowiednikiem takim amerykańskim jakby tego Henry'ego. On właśnie jest bardzo charyzmatyczny, jego mama właśnie jest teraz w trakcie drugiej kampanii prezydenckiej, on się bardzo udziela w tej kampanii, on studiuje prawo, no i generalnie jest ślub brata tego Henry'ego, no i Alex jedzie na ten ślub. Tak się staje, że lądują w torcie i potem muszą udawać, że się przyjaźnią. To nawet nie jest fake dating, to jest po prostu jakieś fake friends, muszą udawać, że się przyjaźnią, a oni się nie lubią. A to jest enemies to lovers. To jest więc no, więc dobrze. No. Tak. To jest fake friends, no. Więc no, myślę, że też słyszeliście już co nieco o tej książce, nawet na naszym kanale. Świetna. Ja czytałam ją, robiłam reread. Czytamy tak, dwa razy. Ja też polecam. O filmie możecie usłyszeć naszą opinię właśnie w tym filmiku, co już wcześniej powiedziałam, natomiast pokrótce możemy powiedzieć, że jak się obejrzy 10 razy, to jest fajne. Tak. Ale za pierwszym razem nie. Bo i też musicie przeczytać najpierw książkę, bo ciężko się połapać w filmie w momencie, w którym nie czytaliście książki. Znaczy może nie ciężko się połapać, tylko wiele się traci. Tak. Myślę. No. Moje enemies to lovers to... Ciężko było, powiem wam szczerze. Tyle przeczytam tego Enemies to Lovers, ale postawiony taki typowy romans, czyli Nienawidzę, że cię kocham, no bo ta książka jest taka typowo romantyczna. Mówiłam o niej na jakimś innym odcinku na naszym kanale. Bardzo, dobra, postaram się najkrócej już, bo ja zawsze się strasznie rozgaduję o tej książce, już parę razy o niej mówiłam nawet na tym kanale. Mamy tutaj trzy przyjaciółki, one razem ze sobą studiowały. I one teraz są jakby w różnych, no jedna jest w ogóle w innym miejscu na świecie, ale one też mieszkają w różnych miejscach teraz i zajmują się tam różnymi rzeczami, no i mamy jakby opowiadanie o każdej z nich. I w każdym tym opowiadaniu jest wątek enemies to lovers. Jedna dziewczyna pracuje w jakiejś firmie środowiskowej, przerwała się chyba do Waszyngtonu, żeby pracować w jakiejś firmie prośrodowiskowej, bo odziedziczyła tam pół jakiejś rezydencji, ale drugą połowę jakby posiada prawnik, który pracuje w jakiejś super nieśrodowiskowej korporacji, więc to jest i bardzo chce się jej pozbyć z tego domu. To jest pierwszy wątek. Drugi wątek to mamy dziewczynę, która również pracuje w jakiejś firmie, która zajmuje się architekturą jakichś budynków, chyba żeby one były jakieś takie właśnie też prośrodowiskowe. I mamy chłopa, który też pracuje w jakiejś dużej, w jakimś dużym... W jakiejś korporacji? Tak, jakiegoś dużego dewelopera po prostu. No i tam też tam dochodzi do jakiejś rozmowy między nimi, ale potem jest taka sytuacja, w której oni stają się wrogami, więc... To jest to, co je kradnie projekt jakiś, tak? Tak. Dobra. Pomysł jej kradnie. No. I mamy trzecie opowiadanie, w której mamy Hanę i jakiegoś faceta i ona już bardzo chce pracować dla NASA, właśnie pracować nad, no, tam przy jakichś różnych misjach, to chciałam, akcjach kosmicznych, to nie jest to słowo, przy różnych misjach kosmicznych i kiedy wreszcie jej się to udaje, na drodze stoi jej facet z jej przeszłości i jakby... zamyka jej drogę do realizacji pewnego projektu. Przynajmniej bardzo próbuje.
Więc tu są takie, no tutaj oczywiście jest Ali Hazelwood, więc mamy kobiety ze świata nauki, oczywiście te książki wszystkie są takie do siebie podobne, ale są wspaniałe, ja je bardzo lubię, bardzo je lubię, też z wątkiem Enemies to Lovers jest chyba Love on the Brain, natomiast polecam, bo to jest fajne, to są krótkie opowiadania, też książki Ali Hazelwood mają to do siebie, że po prostu ciężko jest się od nich oderwać, jak już się je zaczyna, więc po prostu z tymi opowiadaniami jest łatwiej, bo one mają tam po 100 coś stron, więc jak się je przeczyta w jeden dzień, to wiecie, nie będziecie musiały koniecznie siedzieć po nocach, więc bardzo polecam. Boże, to było chaotyczne. I ma bardzo walentynkową okładkę, kochani, bardzo walentynkowy róż. Tak. Teraz przechodzimy do kategorii, boże, randomowo, romantazy. Romantazy, okej, okay, dobra, ja w moim romantazy... Nie polecam. Nie czytajcie! Ja w moim romantazie nawet nie pamiętam, co się działo. Wiem, że jest Czarownica i Łowca Czarownic, kochani. Świetna, to jest trylogia w ogóle. Niestety. Jedna tomówka byłaby lepsza. No bo ja, ten tom był fajny. No, ale drugi tom był super. Nie przeszło. Ale drugi był najgorszy, to prawda, ale trzeci był już, trzeci był spoko. Najlepszy jest pierwszy. Naprawdę. Mamy tutaj właśnie Czarownicę i Łowca Czarownic. I oni jakoś tam... Nawet nie pamiętam, co się zadziało, ale ona została schwytana. Czy też mamy fake dating i enemies to lovers? No. Ona nie została schwytana. On ją chciał za coś tam schwytać i jakoś oni wylecieli na jakieś przedstawieniu, bo przedstawienie w teatrze i on ją chciał schwytać, oni jakoś tak wylecieli, że wypadli i to wyglądało jakby on ją, jakby on coś jej robił złego. A, no, dobra. I to było w sumie, bez sensu w ogóle, że oni wymyślili, że nie mają być małżeństwem. Tak, tak, bo oni ci łowcy czarownicy są jakimiś tam kapłanami, to po prostu tam, nie wiem, jakoś dziwne to jest. No. Bo w sensie oni bardzo wierzą w Boga, ci łowcy, na czarownicę, to są, wiecie, pomioty szatana. I właśnie tak, i właśnie oni wymyślili, że oni się muszą ożenić. Niesamowita historia moim zdaniem. Świetna. Ja się świetnie bawiłam przy niej i w ogóle to jest polecajka Sary J. Maas. Natalia, twojej ulubionej autorki, więc nie wiem dlaczego... Sara, każdy popełnia błędy. Jak Remigiusz Prus z tą... z rodziną Moment. Remigiusz to była akcja chyba, wiesz co, ta reklamacja dla jego młodzieżówki. Jak ludzie się dowiedzieli, kto Remigiusz Prus. Ale to było wspaniałe, bardzo mi się to podobało, świetne to było. Akcja marketingowa, czy ta książka? Moneci, bo ta to nie, ta też była, nie, ta była fajna. No w każdym razie, kochani, ja już na pewno czytam bardzo dawno temu tą książkę, więc ja naprawdę nie pamiętam, ale pamiętam, że była świetna. Była fajna, a jak kategoria wieku? Ej, nie, no to chyba, znaczy książka na przykład trzecia, na pewno jest 18, moim zdaniem. Tutaj była jedna scena erotyczna. Tak? Bo ja nie wiem, no bo ja czytam całą serię, więc nie pamiętam, co było w pierwszej. Była, ale cała seria generalnie, jeśli chcecie przeczytać, to bym powiedziała, że to jest 18 plus. No. Okej, Rolaj. Teraz. Bezosobne serce. Jak jesteście pierwszy raz na naszym kanale, no to dobrze, bo jeszcze nie widzieliście tej książki, ale jak jesteście co najmniej drugi, to już na pewno widzieliście. Baś o złamanym sercu. Kochani, ja bym mogła mieć patrona na tą książkę. A jest jakiś patron? Nie. Może w środku, bo czasem są. Nie ma patronatu, ale ja. Ciekawe. No, ja bym mogła. Ja bym mogła to patronować. Oczywiście polecam przed trylogią Baśnią Złamanym Sercu przeczytać Karawal, ja też już o tym wspominałam. Natomiast, no, żeby zrozumieć ogólnie świat przedstawiony w tej książce, dobrze jest przeczytać Karawal. Czy uda mi się szybko powiedzieć? Pewnie nie, ale spróbuję, jak zwykle. Czyli mamy tutaj Evangeline Fox, której zła siostra odebrała narzeczonego, w sensie chłopak, w którym Ewangelina się zakochała, oświadczył się jej siostrze. Mm-hmm. No i Ewangelina jest załamana i po prostu postanawia poprosić o pomoc Moira, czyli taką magiczną postać, no nie wiem jak to nazwać. No takich... Moirowie to są takie... Kim oni są? Nie wiem. Trochę, bardzo tak, wiecie, ignorancko to powiem, ale trochę jak tacy bogowie greccy, że każdy ma jakąś swoją specjalność. To tacy właśnie też są Moirowie, właśnie jest Książę Serc i Ewangelina go prosi, żeby po prostu jej pomógł i żeby, bo ona jest przekonana, że na pewno ten jej narzeczony, ten jej chłopak na pewno został jakoś oczarowany, że oświadczył się jej siostrze.
No i oczywiście Książę Serc zgadza się na to, ale nie za darmo, ponieważ jakby jego warunkiem jest to, że Evangelina będzie musiała będzie mu winna 3 pocałunki, tylko on wybierze, kogo ona pocałuje i wybierze kiedy. No i jakby tyle. Tyle się dowiadujemy na początku. No i ten Jax jej pomaga, ale no tam się dzieją różne rzeczy. W każdym razie Evangelina ostatecznie i tak kończy ze złamanym sercem, ale dostaje okazję, żeby pojechać na wspaniałą północ i wziąć udział w balu, na którym książę wspaniałej północy będzie musiał wybrać sobie narzeczoną. Więc po prostu korzysta z tej okazji i jedzie. Ale generalnie, kochani, ja już mówiłam na wielu odcinkach o tej książce. Polecam, jest wspaniała i... nie wiem, jaka to jest kategoria wiekowa. Myślę, że 14 plus spokojnie, bo tam się nic nie dzieje. Tak, tam się nic nie dzieje takiego, żeby to miało być jakaś... Nawet nie 16? Okej. Okay. Nie, myślę, że nie. Więc bardzo polecam, bo przypominam, że Jax jest księciem serc i on zabija pocałunkiem. No więc ciężko, żeby tu się działo coś niesamowitego. Ale bardzo polecam. Bardzo polecam. Kolejna kategoria to jest slow burn. Slow burn, okej, okay, kochani. Zgadzam się. Myślę, że to jest slow burn. Tak? Dobra. Ja nie wiem, nie wiedziałam. W sensie nawet nie wiem, czy to jest do końca romans. To jest po prostu książka z wątkiem romantycznym, wokół którego kręci się książka. Więc o. Nie wiem, czy to jest młodzieżówka. Tak, ale no, to jest czy kategoria książki to może być młodzieżówka? To jest bardziej, nie wiem, nie wiem. Tak, obyczajówka. No to jest obyczaj, ale jest tu bardzo ważny wątek romantyczny, kochani. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Przede wszystkim część pierwsza, bo Arystoteles i Dante przypadają w toni życia. Tak, coś takiego. Tam jest na pewno toń życia. Nurkują? Nie, no możliwe, że nie wiem, co tam jest za słowo. Nurkują w toń życia. No coś tam takiego. Tym się przypadają, no nieważne. Nie pamiętam, jakie tam jest słowo między Arystoteles i Dante a tonią życia. W każdym razie, kochani, wspaniała książka, również mogliście usłyszeć wiele, wiele razy na tym kanale o niej. Mamy tutaj dwóch młodych chłopaków, którzy są w liceum. I oni są pół Meksykanami. Nie, oni są całkowicie Meksykaninami, tylko mieszkają w Stanach. Ojciec chyba tego. Arystotelesa jest pół Meksykaninem. Tak? Tak mi się wydaje. No ale jego matka to jest. Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, ale no w każdym razie oni właśnie się trochę tak nie czują tymi Meksykanami przez to, że mieszkają w Stanach i tak słabo mówią w ogóle po hiszpańsku, takie, mają takie kryzysy narodu, no coś takiego. I kochani, mają też kryzys swojej tożsamości seksualnej, ponieważ oni też są w takich, w sensie Arystoteles żyje w takiej trochę też katolickiej rodzinie, ta jego mama jest bardzo, bardzo katolicka i on też właśnie tak nie do końca wie, czy jest gejem, tak trochę mu się to, nie wiem, ciężko przychodzi mu odkrycia tego bardzo. Kochani, bardzo przyjemna książeczka, ona jest też 14, nie no, czy to jest w ogóle cokolwiek plus. Zazwyczaj nie oni oznaczają, wieki nie oznaczyli, więc raczej no, nie. Więc nawet nie wiem, czy to jest cokolwiek plus, może nawet, nie wiem, no to 12 plus, nie wiem. No nie musi być plus. Dobra. Plus jest to młodzieżówka. Jest to młodzieżówka, kochani, wspaniała, bardzo ciepła, bardzo cudowna. Kocham ją, naprawdę, bardzo, bardzo polecam. Jeśli jeszcze nie czytaliście, filmu nie polecam. Znaczy, podobał mi się, ale... Ale miałyśmy okazję tylko raz obejrzeć. Tak, to prawda. A to jak obejrzysz 10 razy, to już wiesz, może to się zmieni zdanie. W sensie, bo filmu nie polecam, żebyście oglądali sam film. Bo na przykład Heartstopper, jeśli postanowicie nigdy go nie przeczytać, tylko obejrzeć sam serial. Super. Ja na razie nie czytałam i naprawdę bardzo polecam. Świetny, bo ja obejrzałam w ogóle ten serial 3 razy pod rząd w ciągu jednego dnia. Bo najpierw obejrzałam sama, potem obejrzałam go jeszcze raz, a potem jeszcze obejrzałam go z Piotrkiem. Więc... Ja łącznie ten serial nie wiem, ile razy oglądałam. Nie, no ja już potem go nie oglądałam. Aha, nie, to ja oglądałam go... 3 razy. Czy ja oglądałam go, nie wiem... Dużo razy. Więcej na pewno niż Red, White and Royal Blue, a Red, White and Royal Blue 10 razy oglądałam. Nie, 10 razy oglądałam. Nie oglądałam. No nie 10, ale z 5. No z 5, tak. Więc, a to... Bo to jest taki po prostu taki komfort serial, że... Wróciliśmy do Heartstoppera, ale to jest taki komfort serial, że jak
po prostu potrzebowałam poczuć się, że nie chciało mi się nic robić, ale potrzebowałam się poczuć dobrze, to oglądałam właśnie ten serial. Chcę powiedzieć, że a propos takiego seriali, to ja ostatnio nie chciało mi się nic robić i chciałam poczuć się dobrze. Więc obejrzałam Love Never Lies 2. Ja jestem na 4. odcinku dopiero. Jezu, ja, wiesz co oni zrobili? Wysłałam zresztą snapa, że wrzucili 2 ostatnie odcinki na za tydzień, w sensie 7. Mm-hmm. Ja myślałam, że po prostu mnie rozgromi coś zaraz. Jezu, Love Never Lies, nie wiem, kategoria wiekowa, nie wiem. Ale kochani, oglądajcie 2, Boże, co tam się dzieje. To jest crazy totalnie, świetne to jest. Teraz mój slow burn. Od Lukowa z miłością. To jest taki slow burn, że to jest po prostu, ja chyba nigdy nie przeczytam bardziej slow. Nie no, jeżeli wątek romantyczny po prostu próbował się zacząć przez parę książek, to może wtedy, ale jeżeli chodzi o jedną tomówkę, to od Lukowa z miłością zdecydowanie wygrywa w kategorii slow, bo długo tam czekamy na cokolwiek. W każdym razie mamy tutaj łyżwiarzy figurowych, ja w ogóle jestem w moim łyżwiarzy figurowi era, ale jakby nie czytam, tylko na TikToku mi się pojawiam, ostatnio mam na łyżwach z tego wszystkiego, naprawdę, po prostu ja nie wiem totalnie jeździć na łyżwach. Ale w sensie, że Wasilia ale... i ta Wasilii i ta druga? Nie, pojawiają, mi się pojawiają już wszyscy, okay. Tamci już mi się nie pojawiają w ogóle, bo to są ci, co zerwali, no. Tamci mi się już w ogóle nie pojawiają, pojawiają mi się po prostu wszyscy, różnie i też tacy ludzie, co jeżdżą po takich jakby zamarzniętych jeziorach wokół gór, w ogóle Boże, ale jak oni, ja patrzę na tą jazdę figurową, to jest takie, to jest piękne po prostu. Według mnie to jest jeden z najtrudniejszych sportów, bo oni muszą być akrobatami w ogóle, baletnicami, jakimiś w ogóle, no tancerzami, ale też tancerzami baletowymi, jeszcze właśnie akrobatami i ten chłop jeszcze musi być super silny, żeby ją podnosić, jeszcze muszą w ogóle, zacznijmy od tego, że jeździć na łyżwach. Co jest dla mnie, jakby to co oni robią, byłoby trudne bez łyżew. A z łyżwami? Ludzie chodzą z takimi rzeczami, bez łyżew, to mam talent. No. A oni jeszcze jeżdżą na łyżwach. Jakby to jest dla mnie tak crazy, że ja to oglądam i ja po prostu jestem zachwycona. Ja byłam na łyżwach właśnie ostatnio. Wracając od Lukowa z miłością, tam również mamy 2 łyżwiarzy figurowych. Tam już nie mamy żadnych hokeistów. I mamy Jasmine, która po prostu od dziecka jeździ figurowo, natomiast nigdy nie osiągała takich bardzo dobrych wyników. W sensie brała udział w różnych konkursach, tam jakieś zdobywała miejsca i tak dalej, ale jakby na skalę międzynarodową, a chyba nawet w konkursach narodowych nigdy jakoś tak nie wygrywała mistrzostw, nie jestem pewna. W każdym razie, no właśnie, jeździ całe życie, ale w tej samej szkole jakby jest jeszcze Iwan Lukow. Tak myślę, że miał na imię Iwan. Iwan Lukow. No i to jest najgorsze, bo on jest takim mistrzem, on jest świetny, najlepszy po prostu we wszystkim, ekstra, więc Jasmine jeszcze uważa go za takiego narcyza i aroganckiego faceta, aczkolwiek wydaje mi się, że ona po prostu z tej zazdrości go tak nienawidzi i tak go uważa, że on się wywyższa, mimo że może się nie wywyższa, ale uważa, że się wywyższa, bo po prostu wszystko wygrywa. Albo się wywyższa, nie wiem. W każdym razie dochodzi do sytuacji, w której Iwan prosi Jasmine, żeby została jego partnerką w jeździe figurowej. I to jest dla niej ogromna okazja, no bo właśnie ona już, wiecie, no jeżeli chodzi o sportowców, no to ten wiek, w którym oni mogą wykonywać ten sport zawodowo, szybko się kończy dosyć, no i właśnie Jasmine już też jest taka coraz jakby starsza. Więc oczywiście przystaje na tą propozycję, no ale ona go nienawidzi jakby wciąż. I tak. A na miejscu lovers. Tak! Też super. Więc jakby ta książka jest tak, ja nie wiem, czy to wszystko, co tam jest napisane w tej książce, jest poprawne, natomiast ta książka tak bardzo się skupia właśnie na tym łyżwiarstwie figurowym, że oni tam naprawdę jeżdżą i w ogóle wszystko się dzieje, więc bardzo dużo jest tego łyżwiarstwa figurowego, natomiast ten wątek romantyczny również jest, ale jest bardzo, bardzo, bardzo wolny. Ale ja bardzo wam polecam, bardzo się wciągnęłam i bardzo mi się podobała ta książka. Więc tak. Nigdy nie mówiłaś chyba wcześniej. Tak, bo ją czytałam bardzo dawno temu, dlatego okay. Tak pamiętam, nie pamiętam. Mhm. Ale bardzo, w ogóle chyba ją słuchałam też, ale, bo jej nie mam, więc to bardzo słuchałam. Ale to było już strasznie dawno temu. I ostatnią naszą kategorią jest Crazy Romance. Po prostu kategoria totalnie odjechała do romansu. I w związku z tym pierwsza książka, którą pokażę, w sensie jedną pokażę, jedyna książka, którą pokażę, nawet nie jest romansem, kochani, ale jest to po prostu crazy wątek romantyczny. I jest to ta druga teraz Bowman, bo uważam, że jest to bardzo dobra książka, więc przemyciłam ją, czemu nie, tutaj. I opiera się dużo właśnie o związku, w dużej mierze na związku pomiędzy taką dziewczyną, która jest
No, w naszym wieku, myślę. Boże, ja tak mówię, w naszym wieku? I tak sobie myślę, co? Ale my mamy 24 lata. No, 25 rocznikowo, nie? Właśnie, czyli to już jest normalny wiek dla ludzi. To jest normalny wiek dla dorosłych osób. Tak. W książkach romantycznych. Więc ta dziewczyna jest gdzieś w naszym wieku mniej więcej. I ona pracuje w stołówce na szpitalu. Na stołówce w szpitalu. Kochani. W sensie, że nie na kuchni, tylko ona właśnie zajmuje się tylko wydawaniem, nie gotuje. I ona generalnie postanawia, że poderwie takiego ordynatora, który jest dużo starszy od niej i ma żonę i dzieci. I kochani, co tam się dzieje? No i ona właśnie, no udaje się dosyć szybko, więc to nawet nie jest jakiś niesamowity spoiler, bo on tam któregoś dnia po prostu podwozi ją do domu, no i wchodzi do tego domu. To jest na pewno 18+, kochani. I ona jest taka, ta dziewczyna jest taka bardzo, że ona chce po prostu na siłę, wydaje mi się, łamać takie właśnie trochę zasady moralne, takie społeczne, w sensie wychodzić poza te granice społecznego przyzwolenia, że ona ma taką przyjaciółkę na przykład, z którą której w sumie nawet chyba do końca nie lubi, ale może jednak lubi, no taka jest, że dziwnie jest do niej nastawiona i ona jak na przykład właśnie się spotyka z tymi jej znajomymi czy coś takiego i te dziewczyny rozmawiają, wiesz, takie girl power czy coś takiego, to ona mówi, że ona w ogóle tego nie rozumie, że w ogóle istnieje się jak girl power. Ona właśnie chce być po prostu inna niż wszystkie, no i właśnie postanawia dać się w ten romans z tym ordynatorem. Bardzo fajna książka, właśnie pokazuje jakby tą różnicę między też właśnie tymi ich światami, no bo ona pracuje na stołówce, on jest bogaty i jest dużo starszy, więc uważam, że to jest crazy. Jeszcze to jest jeszcze ten, różnica wiekowa, nie? No tak. Ja właśnie nie miałam takiej książki, którą sobie mogłam do tego podpasować. Do różnicy wiekowej? No. Znaczy, no, oczywiście, którą polecasz. W sensie, może być wszystkie fantastyki, w których jest różnica wiekowa 500 lat, ale mam na myśli bardziej właśnie Zmierzch, no to miałam 500 lat. Ale Birthday Girl. Znaczy, ja wiem, że teraz jest dużo takich negatywnych rzeczy o tej książce ze względu na wydanie najnowsze, ale to jest Birthday Girl, jest całkiem spoko. Dobra, ale to nie, ale nie mamy tutaj takiej kategorii, więc dobra, sorry. No to tyle w sumie, co chciałam powiedzieć. No tak naprawdę nie jest to romans, kochani, ale jest wątek romantyczny, polecam. Bardzo dobra książka. Ja mam w tej kategorii dwie książki, które bardzo bym chciała polecić, bo one są takie właśnie, no ja zawsze mówię o tej książce, że ona jest durna, ale wspaniała i no nie mogło zabraknąć Barbarzy Cudzydowej Planety, po prostu ta książka, ja ją polecam, ja ją bardzo polecam, ta książka jest oczywiście 18+, jest to zaznaczone w ogóle, więc... A co to za wydawnictwo? Właśnie. To jest Albatros? Nie. Co to jest? Nie wiem, co to jest za wydawnictwo, teraz się dowiemy. No tam jakiś ptaszek. Ruszyński okay. I Ska. Okej. Okay. Wydawnictwo Pruszyński. Gdzieś mi brakowało u nich ostatnio kategorii wiekowej. Na jakimś odcinku chyba u nich. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie Barbarzyńcy Cudzydowej Planety. Mamy tutaj Jordi, która ma 22 lata, czyli jest młodsza od nas. Wow! I zostaje porwana przez kosmitów. I tam okazuje się, że są inne dziewczyny, nie będę mówiła już ile, bo też nie pamiętam, które wszystkie mają 22 lata, jakby wszystkie są podobne, żadna z nich nie zdążyła założyć rodziny, mają 22 lata, ale żadna z nich nie zdążyła założyć rodziny, nie mają jakichś takich dużych zobowiązań, Jordi to chyba pracowała w jakimś maku czy coś takiego i po prostu one zostają porwane. Są jakieś kobiety, które właśnie są tak jak Jordi, że są po prostu w zamknięciu, one są jakby świadome tego, co się dzieje. Są w ogóle jakieś dziewczyny w inkubatorach i te dziewczyny w inkubatorach chyba są takie ważniejsze, a te, które są takie świadome, są takie po prostu na wszelki, jak je sprzedamy, to będzie spoko, bo to chyba właśnie oni są jakimiś, ci, którzy je porwali, to chyba właśnie jakby handlują ludźmi. Jest jedna dziewczyna tylko, która ma jakby słuchawkę, która tłumaczy na bieżąco tych kosmitów. No i Jordi jest taka bardzo buntownicza i w pewnym momencie po prostu postanawia, mówi, że musimy po prostu przejąć ten statek kosmiczny. Musimy pozabijać tych naszych ochroniarzy, bo generalnie no to oni bardzo się znęcają nad tymi dziewczynami, jeżeli one coś zrobią nie tak. Że muszą po prostu ich pozabijać i przejąć statek. No ale generalnie okazuje się, że zostają zrzucone na jakąś planetę, bo robią jakby za duży balast dla statku, więc muszą zostać na chwilę zrzucone i oni mają po nie wrócić. No i lądują na lodowej planecie. Jako że Jordi jest taka wojownicza i buntownicza, to dziewczyny wyznaczają ją na ich dowódczynię i właściwie to po prostu ją wyrzucają, żeby poszła poszukać pomocy na tej planecie. W ogóle te dziewczyny na początku liczą, że to Ziemia może
może jeszcze Ziemia, ale okazuje się, że nie, bo tam są właśnie jakieś takie różne, różni kosmici i takie inne rzeczy. No właśnie jak Jordi tak chodzi po tej, dostała wszystkie takie najcieplejsze ubrania, wzięła jakiś skawander od jednego z tych ochroniarzy, bo tam udało im się ich, jednego z ich po prostu zabić podczas tego całego spadania i takiego całego chaosu, to zabiera jego skafander i po prostu idzie tam na poszukiwania pomocy, jedzenia, po prostu czegokolwiek, na zwiady, ale zostaje złapana w sidła... Barbarzyńców, no. Barbarzyńców. Zostaje złapana w sidła kosmitów, tego pana, taki duży, niebieski chłop. No i okazuje się, że tam oni mają takie coś, że oni mają jakieś, te, ci kosmici mają jakieś takie istoty w sobie, żeby oni mogli przeżyć na tej planecie, to musieli jakby wszczepić w siebie takie istoty. I te istoty są w stanie rezonować do takich partnerek życiowych. I jak po prostu ta istota rezonuje, to ta partnerka życiowa aktualnie staje się jakby taką najważniejszą osobą w świecie tego mężczyzny. No i oczywiście ten chłop rezonuje. A Jordi nie wie, o co chodzi. I oni się nie mogą dogadać, bo oni mówią w różnych językach. Więc Jordi budzi się w bardzo dziwnej sytuacji, o której nie wiadomo, co się dzieje, ale po prostu ten nasz drugi główny bohater, kosmita ma na imię Vektal. No, Vektal jakby szybko reaguje na swoje rezonowanie, więc Jordi budzi się w bardzo dziwnej sytuacji. Natomiast jakoś tam udaje im się wreszcie porozumieć, wiecie, na migi, na różne dziwne rzeczy, że ona zaprowadza go do tych dziewczyn, pokazuje, że o, patrz, tutaj im potrzebujemy pomocy. Vektal postanawia w ogóle też im pomóc, idzie do chłopów, bo generalnie to oni mają takie bardzo małe, jak to się nazywa, plemię. I tam jest bardzo mało kobiet, nie wiem, z 4 czy 6, a tam jest bardzo dużo facetów. Więc on mówi, że słuchajcie, faceci tam są kobiety. Ja nawet do jednej rezonowałam, więc bo oni już mają taką straszliwą nadzieję, że mogą do kogoś rezonować, bo to jest dla nich, wiecie, takie wspaniałe po prostu, że nie mogą do kogoś rezonować. Więc te chłopy idą wszystkie tam je ratować, więc tak to się zaczyna. Znaczy, nie wiem nawet, gdzie ja jestem w jakiej części tej książki. Dobra. Ale no ta książka jest po prostu tak głupia, po prostu wspaniała. Myślę, że crazy romance to jest właśnie kategoria, na której ta książka została stworzona. Tak, to jeszcze nie, no sci-fi. Jezus Maria. Nie, to... To jakby moja crazy książka, to jest... O, tutaj mieli różnicę wiekową. No, 18 plus, tak. Druga książka, również 18 plus, to jest The Roommate. Nie mam teraz tej książki, pożyczałam mojej siostrze. Natomiast tam mamy dziewczynę, ja nie pamiętam w ogóle ich imion, w ogóle nie pamiętam. Ale mamy tam dziewczynę, która ma takiego crusha, to jest jej przyjaciel, ale oni mieszkają w różnych miastach. Mhm. I ten crush jej mówi... Ej, w sumie to mam wolny pokój w mieszkaniu, może chciałabyś zamieszkać ze mną, przeprowadzić się do tego dużego miasta, w którym ja mieszkam, ja nie pamiętam w ogóle. I ona rzuca wszystko, ona rzuca pracę, rzuca swoje dotychczasowe życie, żeby pojechać z nim zamieszkać. Ale kiedy tam przyjeżdża, to ten facet jej mówi, że wiesz co, ja to akurat jadę w sumie na trasę z moim zespołem, ale nie martw się, jakby ja wynająłam drugi pokój i tam będzie mieszkał jakiś gość. I ona jest jak... Ja właśnie wrzuciłam sobie swoje życie dla ciebie, chłopie, a ty mnie zostawiasz. No i ona idzie do tego mieszkania, taka trochę załamana i tam spotyka chłopaka. Ale ona bardzo szybko się dowiaduje, że jej nowy współlokator jest gwiazdą porno. No bo tak ciężko jest taka głupia. No dzieje się tak, że po prostu ten jej współlokator pomaga jej odkryć różne swoje takie, no, odkrywa przed nią ten erotyczny świat po prostu, no. Bardzo polecam. No, ja w ogóle nie wiem czemu, myślałam, że tu będzie wampir. Ale to nie jest... Mój współlokator jest wampirem. Okay. Nie, to jeszcze tego nie przeczytałam. The Roommate czytałam bardzo dawno temu. No, wiecie, ja bardzo generalnie polecam. 18 plus, co nie? Tak, tak, 18 plus. Nie wiem, czy to jest zaznaczone, bo nie mam tej książki fizycznie. To i tak barbarzyńcy chyba byli bardziej crazy. Tak, na pewno. Na pewno. Tamta książka, no jest taka crazy, no jakbyś, bardzo zabawne jest to, że on jest gwiazdą porno po prostu. Rozwaliło mnie to, bo ta książka w ogóle jest tak reklamowana. No nie wiem, no ten normalnie z tyłu da się to przeczytać chyba. Więc to nie jest jakiś spoiler generalnie. No ale ja bardzo polecam. 18 plus. Właściwie to chyba tylko młodzieżówka, nie z 18 plus moich zestawień. Aha, no i romantyzy. No. Edukowa z miłości... Nie wiem, nie pamiętam, czy edukowa z miłości jest 18 plus. To musicie sprawdzić, jeżeli będziecie zainteresowani tą książką.
co? To kończymy chyba. Kończymy nasze zestawienie książkowe, które trwa już bardzo długo, ale tak. Trochę żeśmy jeszcze na początku robiły. No, więc kochani. Mnie pozamiatało. Co? Barbarzyńcy z Lodowej Planety, bo ja chyba nigdy nie słuchałam naprawdę, o czym oni są. No, no co? kochani, piszcie swoje polecenia. Romansów. Książek z wątkiem romantycznym. Książek z wątkiem romantycznym po prostu w komentarzach. Lajkujcie, łapkujcie w górę, subskrybujcie, no jak powiedziałam, komentujcie, dzwoneczkujcie i zapraszam Was na zapoznanie się z naszymi przednimi odcinkami na tym kanale. I kolejnymi też, jeśli oglądacie, to później są kolejne. Tak. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy. Pa! Pa.